Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa serdecznie. Okej, okay. <laughs> sprawdziłem się do dłuższej wypowiedzi, ale może na razie to wystarczyć. Jak tam, co tam u Ciebie? Odbyło się już to spotkanie z Tobą? Tak, odbyło się w piątek. Lepiej powiedz, co tam u Ciebie i czy dalej chciałbyś być niepełnoletni? <laughs> <laughs> o nie! O... <laughs> Cóż, nie sądziłem, wiesz co, nie, nie sądziłem, że mnie tak przeszłość kopnie w dupę. Ale słuchaj, czy ja dobrze pamiętam, że ja byłem przy tym, jak robiłeś to zdjęcie i jak wrzucałeś I nie, to... I mnie nie powstrzymałeś. Nie, ja nawet powiedziałem, że to jest super, to ja żart, to jest dobry żart. No to było śmieszne wtedy. Ja myślę, że dzisiaj też jest śmieszne. No już trzeba bardzo, bardzo się wysilić, żeby z tego robić jakiś, jakiś dramat dzisiaj. Nie wzbudzę to moich obaw. Wydaje mi się to dosyć zabawne. To My jest myślisz, taki klasyczny ci... przykład, że zdjęcie sprzed 10 lat wróciło, żeby cię prześladować. Nie skanceluję cię za to, myślisz. No, to... Nie, nie, gdyby, gdyby Państwo byli ciekawi, czego sprawa dotyczy, to było takie zdjęcie 10 lat temu na PGA żeśmy robili, ja zrobiłem sobie z taką niewiastą, bardzo młodą, ubraną, bardzo powiedziałbym. Właściwie u, u, bardziej, no niewiele miała na sobie ubrań, takie podwiązki, jakiś taki, taki kociak to był. W sensie tak, kociak sensie była przebrana cosplayu. pani. Już teraz muszę uważać, co ja mówię, bo... Się lepiej, tak, lepiej tak, lepiej uważam no, no i potem się okazało, że dziewczyna jest bardzo, bardzo młoda, nie? A ja zrobiłem sobie zdjęcie i jak się dowiedziałem, że jest młoda, to napisałem, że też chciałbym być nieletni. I, ale to nie było za tym jakiejś dwuznaczności i sugestii, dwuznaczność tak. gdzieś tam... Ona miała być żartem, no. no Ale i, powiem, ci, no i... powiem ci tak, że i, i, żyjemy wobec nie na takim zderzeniu dwóch epok mm -hmm. i e, no i jakby kolejną epoką, czyli współczesnością mm -hmm. będzie ta epoka, gdzie będzie kulturą dominującą będą memy. No albo jakaś mm -hmm. tam inna, to jest cyf cyfrowa kultura, nie? Ale powiedzmy, że memy. I ja jestem, że byłem jakby przy tworzeniu się takiego doskonałego mema z Tobą, jakby. nie wiem czy to czy, czy tak, że tak będę dzieciem kiedyś odpowiadał. Słuchajcie, dzieci, ja byłem, byłem tam, to było PGA 2013. Widziałem, widziałem jak tworzy się historia. Nie, myślę, że ten temat te, to, to się, to się szybko, szybko zniknie, bo tam niewiele, niewiele można u, ugrać na tym. Ale... Ale jest to zabawne. I, i wiesz co, nawet, nawet miło muszę powiedzieć wylądować na języka tych serwisów, na językach tych, tych serwisów komentatorskich. Wiesz, Widziałem, bo... że Gimper wrzucił. Życiu... Tak, 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 tak. Więc wiesz, tchnienie tej dawnej sławy. Znowu mnie tak myślałem, o, kurde, ludzie o mnie mówią. Czyli jeszcze coś tam mogę, mogę jeszcze coś wykręcić w tym miecznym. Ale ja właśnie zauważyłem, że ty zrobiłeś ten na rock play. Yy, mm -hmm. Ten materiał z plotkami, ale taki cliffhanger na końcu, ale ten mój temat w osobnym odcineczku. Tak, tak, tak. Tak, tak, <laughs> tak, tak, tak zrobiłem, zrobiłem. Potem się okazało, to całkiem zabawne po, po skróceniu I taka, taka namiastka Roka obraża tam się odbywa, ale już nie chcę się tak super mocno w to angażować, bo to było bardzo, bardzo <laughs> duży zjadacz czasu. Mam teraz inne zajęcia, ale śmieszne to mogę Państwu odesłać na Rockplay, jakbyście odsułamy, chcieli rzucić okiem na to. Co Zabawne to jest, zabawne, jak tam widzimy, jak ten algorytm zaczyna szaleć. Jakieś hiszpańskojęzyczne komentarze. Co tam się dzieje? Wiesz co, powiem ci szczerze, że trochę jest taka sytuacja, że za bardzo w tej sytuacji nikt nie myśli, co może poczuć. Czy ta dziewczyna chce tego, nie? Jakby. Że to jest mm -hmm. takie, że ona jest pominięta w tym w tym całym równaniu i no, ale wydaje mi się, że chce nie usunęła y, znacznika, nie, no bo mógłbyś usunąć znaczniki. A, znacznik i, i A naczeka, no, ale... no no. To... Ja Stawiam, powiem, że ty... w następnym roku na Fame ma, ona się będzie biła z tobą. Oh nie no, przestań, już nie każdy ma takie zapotrzebowanie. A, no no widzisz. To był zupełnie niewinny cosplay i, ty, i, ty, i tyle. No, akurat pechowo się trafiło, że trafiła na mnie. Ale no. to jakby, powiem ci, no, to jak ty to skomentowałeś na, na Twitterze, że wtedy już było niefortunne. Tak, Ale to, to... to... Chyba moja żona mi wtedy dała popalić też za tą fotkę, wiesz? Tak? Właśnie nie za fotkę, no, tylko za, za tak, ten komentarz. Karwa wraca, jakby. Doskonałe. Powiem Yy, że jakby, że ja tak myślę, jakie mogą być scenariusze z, z tego wydarzenia, nie? że okej, okay, ktoś tam się pośmieje z tego, ktoś będzie próbował, no, no, tam ludzie już tam pisali skancelować tutaj, ten, to, to, jakby, jakby, próbowa, jakby naprawdę ludzie próbowali cię skancelować przez ten obrazek, to już byłby upadek cywilizacji. Cieszy, Ale jak, jak, jak mnie skancelować? W sensie, tak się nie da zrobić, ja jestem wszędzie. Doskonałe, doskonałe. To jest doskonałe. Więc rozumiem, że ci parę dni ostatnio minęło na. Powiadomieniach z Facebooka, że ktoś komentuje Twoje zdjęcie. Nie, ja nie, od, nie, nie odpalam Facebooka za lat. bardzo, więc, więc nawet nie wiedziałem. Dopiero, dopiero ktoś mi powiedział na live, że, że tutaj znalazłem się na materiale. My to w, 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 wiesz, to już na wstępie, zobaczyłem to zdjęcie i mówię: O nie, kompletnie zapomniałem o tym, bo to nie funkcjonowało w mojej świadomości Ale zupełnie. mi, zrobiłeś tak sobie: no to mówisz, tak. dobrze. Jest tutaj powiedzmy głośno o tym. Sprawdzimy, jakie jeszcze mam zdjęcia. Tak, sobie a tak, nie, 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 nie zrobiłem. Teraz przypomnę ja sobie, pierwszy raz zobaczyłem to na, na Twitterze, bo tam skomentowałem, yy, ale nie sądziłem, że to gdzieś, wiesz, w jakikolwiek sposób się pojawi później. No, ale jest, no jest, tam sobie, tam sobie funkcjonuje. No, że młodzi ludzie, młodzi ludzie zobaczą, jacy to kiedyś w internecie byli. Z ziomeczkowie, może, może ktoś tam z, z moich starych widzów sobie przypomni o mnie. No, same plusy, wydaje mi się. Tak chyba, że mnie faktycznie usuną z internetu, bo teraz nigdy nic nie wiadomo. No, ciężko, ciężko. Jak cię usuną, to ja, to ja będę robił. Ja musiał do pracy wrócić? Ja nie chcę. No cóż, pięknie, pięknie. No to widzisz, takie rzeczy. No to ciekawa historia, ciekawa historia, ale y, też tak myślałem, że raczej y, nie przejmiesz się tym jakoś za bardzo, a będziesz się starał przekuć to na jakieś zyski. Więc... No tak, to prawda, no. to prawda. I to, to co? To... Zabieramy się? Za, za... Ty masz jakieś opowieści takie swoje osobiste. Z... E, eksploruję ostatnio y, azjatyckie knajpy we Wrocławiu, ale takie o. do 20 zł posiłek. O, no to jest bardzo bo sensowne przy stanie. Bo jestem słomianym wydowcem jeszcze do jutra i y, stwierdziłem, że siedzę, nie ruszam się, nie, no to na obiad jadę sobie co najmniej tam 8 kilometrów rowerem. Mm -hmm. I powiem ci, że znalazłem bardzo dobrą knajpę. Nawet knajpa, że nie można nawet kartą płacić, nie? na Strzegomskiej? Chyba na Strzegomskiej, złoty smok się nazywa. Yy, powiem ci, że jak na azjatycką knajpę, taka, taka knajpa nie jest to taka najwyższych lotów, nie raczej taka jadłodajnia to mm -hmm. naprawdę smaczne jedzenie, świeże warzywa, to czuć tak jak coś jesz, nie? Tak to jest po serii, czyli, taki czyli knajp knajpa różnic. jest okej, okay, tylko wystrój słaby, tak? No, ale tak, tak wygląda, no jest klimatyzacja mm -hmm. w środku, więc super. No ale nie jest to fancy knajpa, żeby, nie wiem, żeby ciebie zabrać. Pomagam błagam cię, nie ma w ogóle żadnych wymagań co I, do jedzenia, byle bardzo, było dużo. I powiem ci, że dobra, i duże porcje, dużo dobra proporcja ryżu do tej masy. nie? Mm -hmm. Więc okay. y polecam, polecam. Jak ktoś glutaminian sodu lubi, to jest dobre, dobre miejsce. Abs Absolutnie. To nie jest żart, jakby no nie są wielbiciele. Ja na przykład jestem wielbicielem, no i są przeciwnicy, nie. Okay. Okay. Tyle u mnie chyba, a tak mi się wydaje, że tyle u mnie. No. No dobrze, dobrze, to myślę, że możemy się zabierać za ten temat. Ja mam jeszcze parę opowieści na temat Diablo i Mortal, ale to sobie możemy przerzucić na rozmowę przy Diablo 4. Uh -huh. Proszę Państwa, yy, właśnie skończyła się konferencja Bethesdy i e, Microsoftu w, w ramach Summer of Games, tudzież w ramach xe 3 Co ciekawe i co muszę od razu na wstępie pochwalić, yy, były polskie napisy na YouTubie, ale też mm -hmm. był stream na polskim Twitchu e, Xboxa i był po polsku, był lektor. I muszę tak, przyznać, tak. że w zeszłym roku też były chyba napisy, z tego co pamiętam. I super, po, po, absolutnie propsuję. Widać, kto się przejmuje polskim rynkiem, a hmm, kto nie. Widownia była bardzo duża, ale była dość rozproszona. Na przykład na IGN, na YouTube było 200 tysięcy, na YouTubie Bethesdy było 40 tysięcy, na Twitchu Xboxa było 220 tysięcy, a na YouTubie było prawie 300 mhm, e, tysięcy. Czy ten The Game Awards, czyli ten kanał od Summer of Games, miał 80 tysięcy, więc bardzo, bardzo dobre wyniki. Ewidentnie ludzie e, czekali na tą konferencję, to też trzeba... Wiesz, przynajmniej... się spodziewałem, Wiesz co, po ostatnich, po ostatnich kontrowersjach związanych z, z kanałem sportowym spodziewałem się, że Phil Spencer zatrzyma streama i powie, zobaczcie, bo no jebanych złodziei wszędzie streamują. <grymne> ja, ja to też powiem ci, że na, na streamie tłumaczyłem, skąd tam się u nich to wzięło, bo oni są ze starych mediów. No wyobrażasz sobie, też, że ty tak. robisz materiał na przykład dla Polsatu, a TVN to puszcza. Tylko mm. tutaj mamy inną rzeczywistość. Restreamy, jak weźmiemy, podejdziemy sobie nie ze względów y, takich y, emocjonalnych, czyli nie, jeżeli odrzucimy ego, to restream y, przez dużego streamera y, to raczej są same plusy. Część no, trudno. Naprawdę trzeba się postarać, żeby uznać, że to jest coś niewłaściwego. No, no ale tak, tak, masz rację. To są, to, to, to są inne media, oni muszą jeszcze trochę... Bo to jest też tak, że oni ogromny sukces odnieśli w ramach swoich własnych działalności, nie potrzebowali żadnego mm -hmm. popychacza i, i uznali, że sobie sami to wypracowali, no, sami to ja wdzięczają. Uw i... Uważam, że mieli hmm. bardzo duży popychacz, czyli te wszystkie media, które z... przez które byli znani. Aha, no to tak, ale to, to były ich własne osobiste marki. Nie? No ale, ale palicho, no, jak, jak, jak widać, restreamowanie jest rzeczą jak najbardziej. No ale zreflektowali e, się, się potem, Borek przeprosił Pago, e, więc ewidentnie ktoś tam przyszedł do nich i powiedział: Panowie, ogarnijcie się. Jakby to tak nie działa. A, no to dobrze, a, on, to a oni mówią, no ale je, to, to jest nasza robota i my nie chcemy, żeby to robić, ale to jest biznes, nie? No to są biznesmeni, myślę, że to szybko ktoś im tam to wytłumaczył, nie? Już więcej takich rzeczy nie będzie. No, to dobrze. To tak, tak, się dobrze. tak czy inaczej, Phil Spencer nie protestował, on już siedzi w tych mediach internetowych od długiego czasu i pokazał nam gry. E, pokazał nam gry. Czy będziemy o wszystkich grach rozmawiać? Wątpię. Yy, Okej, okay. ale po kolei ja sobie wypunktowałem te, które mnie trochę bardziej. Yy, mm -hmm. Pierwsze, ważna rzecz, zostało nam powiedziane, że te gry, które zostaną pokazane na tym, pok pokazane na tym pokazie, a, yy, będą miały premierę w ciągu 12 miesięcy. Tak, to jest bardzo... Niekoniecznie jest to wiążące i nie pewnie nie wszystkiemu można zaufać, ale przynajmniej takie są, są plany, Zauważenia, więc ta tak. biblioteka Xboxa, y, znaczy właściwie Game Passa się wzbogaci dosyć ciekawie. Znaczy, ja wiem, no to zależy kto co lubi, ale na pewno się wzbogaci, o tak można powiedzieć no, z tym sumieniem. Ja muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony po tej konferencji, że pokazano gry, które mnie interesują, na które czekam. Y, może nie było takich zaskoczeń dużych, Mhm. Ale ewidentnie trafili na przykład Redfall, powiem szczerze, którego tak e, raczej nie wydawało mi się, że będzie to gra, e, która wzbudzi moje zainteresowanie, e, mimo że jest od Erka, Erkane, to wygląda mhm. spoko. Ja mam e, wygląda na fajną zabawę i niestety przy takich grach mam taki problem, że dopóki nie zagram, to ciężko e, tak naprawdę powiedzieć, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Gdyby państwo nie kojarzyli, Redfall to jest ta gra od, od twórców Detlupa, czy od twórców. Um, Izonor. Pamiętasz, jak się nazywały te pierwsze ich dwie gry? Takie, takie znane? Bo... Dishonored, Dishonored 1 i 2, więc to jest utytułowane studio, oni potrafią robić rzeczy, a to jest takie, taka, taka gra, w której polujemy na wampiry i jest to zorganizowane w ramach, w ramach kampanii single player i kooperacji. Zastanawiam się, jeżeli o mnie chodzi, to, to jakość tej gry zależy przede wszystkim od tego, na ile to będzie do, do przejścia jako single player, na ile to będzie ciekawe, bo nie, nie do końca jestem zadowolony z gier, które są oparte o kooperację, bo one z reguły... Są, są odrobiny nużące dla pojedynczego gracza. Ja zawsze wolę te produkcje, które działają dobrze jako single player i dają możliwość grania w kooperacji. To jest zawsze super rozwiązanie i, i działa. Natomiast w drugą stronę nie, nie do końca to wychodzi. Wygląda nieźle, no ta, ta gra była zapowiadana parę razy w ramach różnych trailerów. E, obiecujące, ale, ale no trzeba to sprawdzić, trzeba przesprawdzić i przetestować. Tak, tak czy inaczej, no studio, które to robi coś tam potrafi. Nie, nie no nie no Myślę, że to no, 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 są. Jedno z mocniejszych tych, tych studiów w zasadzie teraz, obecnie. Więc, więc liczę na, na, na ciekawą historię. Zobaczymy, jak będą wyglądały te komentarze postaci w czasie gry. W Dead to dosyć dobrze dopracowali. Naprawdę to było zrobione z polotem. Zakładam, że te umiejętności także tutaj zastosują. Więc może być całkiem fajnie, ale wszystko zależy od tego, jak bogata będzie kampania dla pojedynczego gracza. Czy ty, Remigiuszu, lubisz Rika i Mortiego? Och, uwielbiam. A głos Mortiego na tej spluwie, która strzela <noise> tak. pupą, był absolutnie cudowny. To, 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 to było fantastyczne. Świetnie. Zastanawiam się, czy w tej grze... Jak ona się nazywa? High on Life. Ej, high on Life. Nie wiem, czy to jest jakiś żart z Half-Life'a, czy, czy coś, ale chyba nie. Ej, chociaż może być, kto ja wie. Ja myślę, że być może będzie trochę żartów z gier tutaj. Bo no, to bo, tak. To, ej, wiem, słuchaj, nie. ta gra... W... Wygląda nieźle. Tam są finishery, jak w dumie, gadające bronie. No. Yy... Ciężko mi coś powiedzieć, ale to wychodzi w tym roku. No, no, wygląda zaskakująco dobrze. Yy... Bo, bo jakby same bronie i to, to jest oczywiście tak stylizowane, jest takie zabawne, ale to otoczenie wygląda ciekawie. To, to wygląda na, naprawdę przyzwoicie zrobioną grę, plus te teksty są, są dosyć zabawne. Widać, widać tam, wyczuwa się rika i Mortiego. Przede wszystkim wyczuwa się Mortiego na sam, sam dzień dobry, bo to jest pierwsza spluwa, która tak. się do nas odzywa. Ale inna spluwa mówi, nie ściskaj mnie tak mocno, nie znamy się jeszcze tak dobrze. Wiesz, to jest... Mówię, o kurde, to może być, to może być zabawne, to może, to może chwycić w jakiś, w jakiś sposób. Zobaczymy, jaką historię tam spróbuję opowiedzieć. Też jestem Ciekaw, czy będzie dubbing, bo o ile sobie przypominam, dubbing w Riku i Mortim całkiem dobry w polskich. Tak, tak, po polski był. Potwierdzam. Nie, więc or, Oryginał oczywiście jest nie, nie do podrobienia, ale, ale nieźle sobie poradzili, uh -huh. więc ta gra także w polskim dubbingu może nieźle być zrobiona. Chociaż trzeba przyznać, że Microsoft nie wszędzie dubinguje. Nie? Yy, nie, nie wszędzie. Mimo no, że konferencja była po polsku. Tak. Yy, no, jest to taka historia o tym, że twór, że obcy traktują yy, ludzi jak narkotyk i ci ludzie są tam takim zasobem, który jest przemycany i no zobaczymy. <ścjalnie> Bardzo dziwaczna gra. Ciężko tak, po tak, takim tak, zwiastunie tak. powiedzieć coś, e, coś wyjątkowego. Mi się podoba to, że sobie gadamy z, bro z broniami. W Cyberpunku była jedna taka broń, która. E, Skipi się nazywa. Ta, tak, którą, może, którą można było pogadać. E, Skipi też była isteregiem z takiej książki, którą ostatnio tam polecałem państwu. Tylko już nie pamiętam tytułu e, Expeditionary Forces. Tam też był Skipi, sztuczna inteligencja. Więc to za, jakby te isteregi te za, 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 zaczynają pewnie zataczać koło. No to jest gra, która przede wszystkim ma być zabawna i w tym kontekście będziemy ją oceniać. Ale to trzeba pograć, żeby zobaczyć. Myślę, że to fajny towar na streama będzie, bo, bo to na streamie zawsze dodatkowe śmiechy są z tego powodu. Więc sobie to zobaczymy. Co mamy dalej? Riot. E, e, czy to jest ciekawa rzecz? Riot no tyle też, że się pojawi w game Passie, ale, ale co to znaczy? Skoro ja nie jestem do końca. Te gry są pewny... darmowe. Proszę? Znaczy wiesz, jakby LOL, no, no. który pojawi się chyba w przyszłym roku. No to jest darmową grą. No. I jedyne co mnie tam interesuje, bo Riot ma swojego własnego klienta, z którego odpala się te wszystkie gry. Zastanawiam się, czy to w Game Passie ma działać tak, że dzięki temu, że to jest w Game Passie, to, to klient Riota się nie odpala. Oby. Bo jeżeli się odpala, to czym to się różni, to w zasadzie nie ma dużego znaczenia. Z zobaczymy. No, widać jakieś tam powiązanie między Riotem, Microsoftem. Może te współprace będą, może jakieś crossovery, może jakieś postacie będą, może jakieś skiny związane z rzeczami Microsoftu. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, jest, jest to jakaś zawsze dodatkowa Rzecz w game Passie i tyle więcej powiedzieć się nie da. Zobaczymy. W sprawie. Zobaczymy. E, potem mnie zainteresowała Forza Motorsport, którą sobie po. E, po prezentacji. Myślę, że coś przegapiłeś, tak patrzę na twoje notatki. E, the Plug Tail, ale to już jest. A to tak. A, ogłoszona da, da, da. gra już pokazana, była to, to okay. jakby okay. E, pomijam, więc. Forza więc Motorsport, forza. E, rozumiem wiosna 2023. Mm. Obejrzałem sobie ten zwiastun w 4K, który został po, po prezentacji udostępniony. Wygląda bardzo dobrze. Wygląda bardzo mm -hmm. dobrze. Trochę ten zwiastun sugeruje takie arcade'owe podejście, ale myślę, że po prostu tak go zrobili. Zobaczymy później. Oby nie, no bo jednak to jest ta bardziej realistyczna odsłona. No i ja mam takie wrażenie po pograniu... Kilkunastu godzin w Gran Turismo 7, że ten zwiastun tam był tak trochę specjalnie pstryczkiem w nos e, dla Gran Turismo. W szczególności jest taki jeden moment, kiedy oni podjeżdżają kamerą na trawnik przy samej. Przy samej trasie. On tam jest taki bujny, piękny. A ja strasznie narzekałem na tą roślinność przy trasach i, i pewnie nie tylko ja. No więc zobaczymy. No, w takich grach liczy się e, raczej model jazdy. Liczy. Okej, okay, grafika jest ważna, ale nie jest najistotniejsza. W Gran Turismo 7 ten model jazdy był naprawdę bardzo dobry, bardzo satysfakcjonujący. No tutaj też przy, przypomnę, że to jest nowogeneracyjna gra z tego, co ja kojarzę, bo już ma, nie, mają nie wychodzić nowe gry od Microsoftu na yy, Xboxa. Ostatnią grą miała być, yy, miało być Halo być może jest tak jak mówisz ja akurat temu się nie przyglądałem tak, tak super dokładnie no, graficznie, graficznie Forza Motorsport wygląda bardzo ładnie, ale to są tam się przy, przy tych grach wyścigowych to się dopycha grafika na maksa, bo jest sporo zasobów, które, na które można to przeznaczyć tam pokazali trochę ciekawych rzeczy z ray tracingiem to zaraz lepiej wygląda mhm. jak graficznie to jest, to, jest, to jest absolutnie naturalne mnie tam interesuje rozwój sztucznej inteligencji przede wszystkim przeciwników, bo tam jest duże pole do popisu do tego do tego uczenia maszynowego, czyli przy Przenoszenia, tak jak w, 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 w Horizonie, są te Drive Zakładam, że tu też one będą do pewnego stopnia wykorzystywane, i to jest bardzo ciekawy system w ogóle do budowania sztucznej inteligencji. I, i, i to, jest taki, to jest taka ciekawostka, bo, bo nie tylko ta sztuczna inteligencja jest rozwijana na potrzeby gry, ale w ogóle na badanie tego, w jaki sposób można wykorzystać maszy maszynowe uczenie do tego, żeby naśladować zachowanie innych graczy, innych ludzi. I, i tutaj, akurat w kwestii wyścigów, ale też całkiem, całkiem ciekawy system. Ja muszę przyznać, że dużo bardziej wolę Motorsport od, od, od Horizona. Ja nie jestem wielkim fanem tych otwartych światów w wyścigach. Bo to oczywiście jest fajny świat, można pojeździć i można sobie popodziwiać, ale, ale wolę te historie na zamkniętych trasach i, i konkurowanie ze swoimi własnymi osiągnięciami. W motorsport pograłem jakiś czas temu, nie wiem czy to było w drugą część, ale przy jakiejś, przy jakiejś grze spędziłem sporo, czy sporo czasu. I mam nadzieję, że przy tej też się trochę pobawię. To ja, Z, zobaczymy. Ale ja ona nie jest aż tak super ultra symulacyjna. Gdzieś tam między nie, Arcade a symulacją. Motorsport? No mm -hmm. jest taki raczej. Na to pewno jest... jest dużo bardziej wymagający niż Horizon, ale chyba nie jest aż tak skrajny. Jak Ciężko mi przykład. tutaj określić, co oznacza to, co mówisz, ponieważ jakby jest to dość szerokie spektrum i czy mówisz o takim totalnym symulatorze, czy mówisz, no to raczej jest jakby konkurencja do Gran Turismo. Okej, okej, ale dobrze, to ja, 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 jakby ja, ja pamiętam tę grę jako taką, którą można ogarnąć, którą ja mogę ogarnąć. No, nie, nie, no, to nie, 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 wiem, jak, no, bo są też takie jakieś te. No, dla mnie Formula jest po drugiej stronie czy... tego ekstremalnego wykresu, gdzie tam trzeba naprawdę się mocno zaangażować w kierowanie samochodem. Ja tam nigdy nie, nie, w w stanie nie, 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 żeby tym autem nie, nie, przez nie, odcinek. nie, 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 w nie, 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 bo trochę pograją no, w Okej, okay, ja, ja sobie ja nie radzę, to... dobrze? Mo Motorsport nie był, nie był dla mnie okay. nigdy takim, ja jeszcze się skoryguję, bo Motorsport wychodzi na starą generację z tego, co czytam na gry online, więc trochę dziwne. Trochę dziwne dla mnie, no ale zobaczymy sobie. Czy ciebie Overwatch 2 interesuje jako gra free-to-play, która w tym roku będzie miała premierę w Early Accessie? Interesuje mnie Overwatch w ogóle. Ja muszę przyznać, że tak trochę pokryjomu, mu, bo, bo nie na streamie gram sobie ciągle w Overwatcha i tam nawet golda wbiłem tankiem, chociaż przegrywam wszystko, mm. co się tylko da, ale mnie jakoś tak Blizzard zakwalifikował wysoko. Staram się grać lekarzem, ale też mam wrażenie, że tak dużo ludzi już w to nie gra i kolejki są. Nawet jak się chce grać lekarzem, to trzeba trochę poczekać. W zasadzie, jak chcesz, chcesz dołączyć do gry, to tylko tanka wybierasz i wbijasz od razu. Więc, więc jestem ciekaw, jak to się potoczy. Na pewno trochę ludzi przybędzie, jak, jak będzie ta premiera Overwatcha 2. Jestem ciekaw, jak wygląda ten tryb kooperacyjny, jak, jak, jak to ma wyglądać z perspektywy gracza, który chce się pobawić sam trochę, czy tam będą jakieś przygody, co tam się zmieni. Wiem, że umiejętności trochę przybywa, postacie są przebudowane. To jest, to, jest, to jest niewątpliwie jakaś, jakaś ciekawostka. Tam już brakuje Jeffa plana. Nie wiem, czy to przysłuży się grze raczej wątpię. No, ale to jest ważny moment w historii Overwatcha. To, 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 to wyjście 2.0. I na pewno będę to bacznie obserwował, i na pewno trochę pogram. Nie wiem, czy długo dla mnie to zawsze była taka gra, która budziła toksyczne emocje. Ona mnie zawsze męczyła, mimo że jest bardzo kolorowa, teoretycznie bardzo przyjemna. To miałem poczucie, że jestem nieustannie karany, a nawet jak wygram cokolwiek, no to właściwie się wygrywa tak 50 na 50, to miałem takie silne poczucie, że za chwilę i tak przegram i wszystko stracę. Jest takie bardzo jest zdyprymująca bardzo ta gra. I ostatecznie uznałem, nie, piernicze, po co wam się tak męczyć, po co wam się denerwować, odłożyłem sobie to na później. Są, są przyjemniejsze kompetytywne gry, które tak nie karzą strasznie. No plus też społeczność jest taka. Że no, trochę musi być toksyczna, bo jak ktoś słabiej pogra, to od razu wszyscy się na niego rzucają i, i ja i właściwie bawiąc się ostatnio, nie wiem, pewnie za dużo opowiadam historii na ten temat, ale faktycznie raz, raz, raz grałem jakąś tam postacią i coś spartoliłem tak totalnie, ale tylko raz. Potem już grałem zupełnie na swoim, na swoim normalnym poziomie, ale to już do końca gry miałem przyklejoną łatkę, wiesz, totalnego nuba. Wszyscy mnie wyzywali przez cały mecz, żeśmy przegrali ostatecznie, że to była moja wina od początku do końca. To było bardzo przykre doświadczenie. Więc ludzie się tak skupiają na jednym graczu, który coś zrobi nie tak i jeżdżą po nim przez cały czas. Dobrze, że mam już trochę dystansu, Mi się popłakał tam pewnie <gry> <gry> podczas tej gry. No więc czekam na Overwatcha 2. Okej, no. okej, okay, okay. no ja tak średnio. Trochę pograłem w jedynkę, yy, kupiłem ją, pograłem i trochę tak... A... No to, no, średnio, no to może powiedział. lubić, nie, nie Potem był pokaz serii gier, które tak średnio mnie interesują. Na przykład taka ara historii Untold. No jest to strategia w stylu cywilizacji, ale nie zobaczyliśmy nawet sekundy gameplaya. Czasami hmm. jest tak, że po tych konferencjach chwilę później są pokazywane te gameplay, Na przykład na kolejnej konferencji, bo teraz mamy PC Gamer'a, kiedy my to nagrywamy. No więc my jeszcze o tym powiedzmy nie wiemy. No ale nie wiem, no peki, Ark dwójka na Unreal'u piątce, Scorn na Unreal'u piątce, e, Flintlock, taka gra podobna tak. do Forspoken, trochę mi to przypominało. E, no, ludzie mówią, że to konkurent do Alexa jest trochę krzywdząco być Ojej. może. Ojej, <laughs> to rzecz, <że>, to <laughs> chyba się tym ludziom nie spodobało. <laughs> Ja myślę, że to raczej w, w, w formie żartu, zobaczymy, trzeba pograć. Trzeba. No źle to ale wygląda, to, źle to wygląda. No nie wzbudzę jakiegoś wielkiego terenka. zainteresowania, ale zakładam, że to jakieś mniejsze studio, że to jest taki bardziej double A, trochę, trochę w kierunku indyczych rzeczy niż triple A więc, więc nie miałem tutaj wielkich, wielkich wymagań. Co do, co do Ary, o której wspomniałeś na początku, faktycznie to wygląda jak jakoś, jakoś taki. Jak próbują się wbić w ten segment, segment cywilizacji. Ale to nie jest proste. Cywilizacja. Humankind miał być taką produkcją, która trochę będzie konkurować. No, ale tak. chyba ostatecznie to się nie do końca udało. Ja, ja pograłem sobie naprawdę kilka ładnych godzin. No i nie wróciłem do tej gry. No z czegoś to wynika, nie. No, miała, być jednak tak, e, Humankind miało być coś, czymś takim, co naprawia wszystkie błędy cywilizacji, e, a jakoś tak nie czułem tego bardzo mocno. Tak, to, to nie jest proste. To, że wiesz, że w cywilizacji są jakieś nie, nie, niedociągnięcia, to nie znaczy, że potrafisz wejść na ten rynek i zrobić coś lepszego. Cywilizacja już funkcjonuje od lat i tam jest... Tam już jest to mocno mocno przemyślane. Więc jeżeli chodzi o tą arę, to, to pewnie nie jest to jakieś super obiecujące. Może, może, no ale to trzeba by zobaczyć, w ogóle zobaczyć gameplay, bo to sugeruje ten, ten segment cywilizacji, ale nie mamy żadnych dowodów na to, przynajmniej nie teraz. Ark, ark, ark dwójka, SCORN, to też mnie tak, tak, trochę mnie interesuje, trochę nie. Zobaczymy, co, co, co to będzie. No i ten Flintlock. No e, okej, okay. postrzelamy, pomachamy się. Potem kiewa. jeszcze był Minecraft Legends, czyli nowa gra ze świata Minecrafta, jest to strategiczna gra akcji. No też niewiele Wie, można powiedzieć. No tego, właśnie, no. nie wiadomo o co chodzi. The, the last, last case, case of Benedict, Benedict Fox. Fox. I to jest y metroidowania. Tak to się nazywa ten gatunek, tak? tak. Ja y, muszę powiedzieć, że ma fantastyczny klimat. W ogóle ta, ta interakcja między, między bohaterem, jakimś takim detektywem tajemniczym, plus demonem, który mu siedzi na ramionach, wygląda niezwykle obiecująco. Ten tryb rozgrywki, no niestety nie dla mnie, bo ja to nie, nie lubię tych, tych mhm. metro i dwania, tak to się nazywa ten, ten tak. gatunek. No, no to, to nie dla mnie zdecydowanie, ale gdyby się pojawiła jakaś gra z historią w innej perspektywie, która przedstawia bohatera w ten sposób, to byłbym, to byłbym bardzo, bardzo zainteresowany. Fajny klimacik, fajnie zrobione graficznie, płynne to się wydaje i ciekawe, jeżeli ktoś lubi takie gry, to tak, chyba, chyba to ma na co czekać tutaj. Ładnie to wygląda. Ja to, sobie dopisałem, że jest całkiem, e, całkiem spoko i e, no i tyle. Potem był Dusk Falls. Tą o tej grze już słyszeliśmy od dawna. Jest to robione przez współtwórczynię, którą zobaczyliśmy na scenie Heavy Rain i Beyond to Souls. Gra, której nie jest. Nie, nie wiem o co tam chodzi. Powiem szczerze, naprawdę, jakby już rok temu ją ogłosili, z tego co pamiętam. I mhm. do tej pory wygląda mi to jak trochę takie naciągane visual novel. No właśnie to samo chciałem powiedzieć. Taki, taki visual novel trochę posunięty być może na, 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 na lepszy, lepszy, wyższy poziom. Właściwie nie lepszy, to źle powiedziane, bo visual novel ma, swoje, ma swoją niszę i oferuje bardzo konkretne okay. rozwiązania gameplayowe powiedzmy. Więc to jest coś między, między komiksem a visual novel. Te animacje są bardzo statyczne, ale opowiadają jakąś historię. Muszę powiedzieć, że te, że te, że te obrazki wyglądają nieźle. Natomiast jak to będzie funkcjonowało, jak to będzie historia, to, jest to, to wygląda na jakąś taką opowieść fabularną, która ma bardzo dużo rozgałęzień. No, pokazywali. Pewnie, w związku te, z tym, tak, no, no więc, więc wielosegmentowa gra, który, o której gdzieś tam wybory o czymś, o czymś mogą zadecydować. No ale to wszystko, to, to więcej nie można powiedzieć. Tak, ludziom się niespecjalnie to podobało. Wszyscy raczej oczekiwali płynnych animacji, a to, to, to zdecydowanie ma taki vibe visual novel, więc. więc no, nie, nie wzbudza jakichś tam super pozytywnych wrażeń, ale graficznie wydaje mi się bardzo ładne. Bardzo atrakcyjne są te grafiki. Mm, tak, i te, zobaczymy. I kolejna gra to jest Pentiment, czyli gra od Obsidian Entertainment, która podobnież ma być, inspira dla której inspiracją jest Disco Elysium. No ale wygląda jak indyk trochę. Wygląda jak ryciny ze starych książek. No, tak, tak. Taka jest taka... No ale pamiętaj, że robią to jednak no, tak. Obsidian. wiadomo, że tam jest, Obsydian w ogóle ma ileś tam takich podstud, pod... nie wiem jak to nazwać nawet, podstudium. No, 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 no. Nie... się na te komórki różne. Zamiast robić awaut, którego nie było w ogóle na tym pokazie, jestem ogromnie rozczarowany z tego powodu. Trochę tak. To, to pokazują te, te indyki. No zrobili jeszcze tą omrówkach. W końcu to się wyjdzie z to możemy, możemy sobie powiem, że to było trochę później, ale, ale skoro już mówimy o obsydianie, uh -huh. to, to możemy na chwilę sięgnąć po to. to. To dosyć chwalona gra, ale ludzie mówią, że mam mało kontentu ostatecznie, ta, ta, ta mrówkowa gra. To się nazywa. Grounded. 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 Ja grałem w to i okej, okay, ona jest dobrze zrobiona, nie... ale tam nie było nic takiego, co mnie przyciągnęło. Okej, okay, grałem w to na początku, czyli uh -huh. rok temu? Mhm. Uh -huh. I nie wróciłem. Jakoś tak. Chwali się, że milion graczy się zdecydowało w to, to wypróbować. No, bo. No, no to o niczym nie świadczy nie, oczywiście. Nie świadczy. No, ale start był obiecujący, teraz trochę ucichło o tym. Więc, więc Obsidian, wydaje mi się, że Obsydian to największe rozczarowanie te, te, tego pokazu Microsoftowego. Znaczy oczywiście pokazali dwie gry, jakieś uh -huh. tam, więc coś robią, ale, ale wydaje mi się, że na pewno ja od Obsydianu oczekiwałem więcej. Znaczy, oczekiwałem wiesz co, jakiegoś jeżeli, ogóle, wiesz, Jeżeli mamy z dużej gry. Yy... Typa, który robił New Vegas i Pillars of Eternity i on nam e, zapowiada ten e, pentiment, znaczy za, no, on mhm. stoi za tym, to w szczególności, że ja jestem wielkim fanem Disco Elysium, no to mam tutaj, mimo że mi się powiedzmy szczerze, jakoś specjalnie nie podoba to, to na pewno po to sięgnę. Na 100%. Okej, okay, no, no tak, no stoi za tym człowiek utytułowany. To, to niewątpliwie. Wolałbym. No, oczywiście, ja, ja wiele razy mówiłem. Że dzisiaj bardzo mocno śledzę rynek, ten WA, bo uważam, że to, jest, że to jest coś obiecującego, że te mniejsze studia przy tej technologii, która obecnie jest dostępna, mogą nam zaoferować całkiem fajne przygody. Natomiast uważam, wydaje mi się, że ten akurat produkt trochę zszedł poniżej tej, tej, mojej, tej mojej linii oczekiwań. To już oni jakby, jakby zszedł, no, ale do, zszedł rozumiem, do poziomu że przez hmm? to, jak się prezentuje graficznie, tak? No, bo tylko to mogliśmy ocenić, nie? Tam nie było jakiegoś gameplayu, tam wiesz. Były jakieś dialogi, które mm -hmm. były do przeczytania, niewygłoszone. Nie, nie, nie Więc tak, nie, nie, nie zrobiło to na mnie do, dobrego wrażenia. Może się to okazać ostatecznie, że to jest bardzo, bardzo dobra i zacna i zajmująca gra, ale, ale tak patrzyłem na to z takim lekkim zażenowaniem. Jakkolwiek by, to, jakkolwiek by tego nie odbierać. Mam nadzieję, że nikt się nie, nie poczuje urażony czy coś. Chciałbym, chciałbym coś więcej. Obsydian mnie rozczarował. No to okej. Okay. No i teraz no to mamy coś co może cię nie rozczarowało, czyli Diablo 4. Tak naprawdę dostaliśmy datę premiery. Mm, czyli co, jest, czyli w ciągu, tak. czyli pierwsza połowa 2023. No, należy ważna, wiosnę, nie? ważna uwaga, wychodzi na PlayStation 5. Mhm. Raczej no, moim zdaniem umiarkowany cinematic został pokazany, ale gra wygląda bardzo dobrze. Tak, 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 tak. Ma taki, ma taki bardzo, bardzo mroczny vibe i przyjemnie się na to patrzy. Fajnie Czy już zapisałeś gameplay. na beta-testy? Nie, nie, nie. nie no można nie, ale się zapisać? Ale, no zapiszę się, zapiszę się pewnie, pewnie w wolnej chwili. Ten, ten cinematic, który został zaprezentowany, on przede wszystkim był bardzo klimatyczny. Zakładam, że był zrobiony na silniku gry. <laughs> Przy tych zbliżeniach widać było, że te tekstury są raczej do, do rzutu izometrycznego przeznaczone, a nie do oglądania ich z bliska. Bo, bo to był chyba reveal nowej postaci, czyli, czyli ta nekromanta Nekroma, czy tak. ostatecznie trafił, trafił do gry jako piąta postać. Wydawało mi się, że to mało, ale ludzie zwrócili uwagę, że w poprzedniej części, w trójce też było pięć postaci na początku, więc może nie powinniśmy oczekiwać więcej. Wygląda lepiej niż się spodziewałem, chociaż premiera jeszcze jest odległa, dużo tam się może wydarzyć. No, to też sobie obejrzałem w 4K ten, ten gameplay, wygląda dużo lepiej. Fajne są, wydaje mi się, że kamera pracuje na tyle sprytnie, że mogli sobie deweloperzy pozwolić na umieszczenie tam bardzo dużych przeciwników, to znaczy i to jakby oddalenie się od pola walki powoduje, że tam jest więcej miejsca na, na takie potwory, jest tam jedna taka walka. Tak, tam jest no, taki nieźle, no. z tym bossem, ze skrzynią na łańcuchu, tak. To w ogóle fajny patent, no bo wiadomo, że coś może fajnego w tej skrzyni jest, nie? A mam tak, że już na, na Diablo i Mordor się przeszkolą w skrzynkach, więc, więc kto wie co tam wyskoczy. Zawijasz takiego obasa w Diablo 4 i tam, no musisz kupić kluczyk do skrzynki. Tak jest. No, tak jest, oby no. nie, oby nie, oby nie. Więc tak, bardzo dużo kustomizacja postaci. Otwarty świat, zapewniają nas, że to nie jest liniowa przygoda. 150 różnych podziemi. Po, powiedziano nam też, że będzie odbijanie osad od zła. Brz, os, osad brzmi tutaj bardzo dwojako, można to zrozumieć, ale chodzi o osady, o miejscowości. Okay. No i powiem szczerze, że ja mam nadzieję, że po tym, co nam zaprezentowano w trójce na, na konsolę i w dwójce remasterze, że ta obsługa pada będzie bardzo dobra. Ja jak myślę teraz o Diablo 4, to myślę, żeby grać w tą grę na padzie i, i trochę jaranko muszę przyznać. Ja, ja, ja też jestem jestem wielkim fanem kontrolera w hack and slashach. Nie spodziewałem się tego nigdy po sobie, nawet jak trójka wyszła, to grałem na pececie tylko i wyłącznie na, na myszce. Ale jako, chyba mieliśmy to w ramach jakiejś współpracy, że, że wyszło Diablo 3 na, 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 na SPC, playaku. Tak razem z, z dodatkiem i tam można było tylko grać na kontrolerze i, i przysiadłem do tego i nie mogłem się oderwać po prostu tak cudownie fantastycznie się grało nie spodziewałem się tego absolutnie że kontroler będzie pasował do tej gry a ja pasuje dużo lepiej się trafia przeciwników jest du, dużo mniej skupienia to wymaga a zabawa nadal jest przednia kontrola postaci jest dużo dużo lepsza to dużo by można o tym dużo można by było o tym opowiadać i, i wygląda to obiecująco tam przez chwilę wydaje mi się pojawiły się umiejętności czy tam rozwój postaci także wydawał się jakiś cholernie Dzień rozbudowany. tak, tak. No. Więc, więc, więc jest ciekawie, może, może, może ludzie z, z, z Blizzard'a trochę poszli po rozum i zaczęli obserwować, co robi konkurencja i jak to robi. Bo może są takie nawiązania do Path of Exile, która jest grą wyśmienitą, świetnie sobie radzi w tym, w tym modelu darmowym, funkcjonuje od wielu lat na rynku, świetnie się rozwija, znacznie lepiej niż Diablo 3. I, i, i to w ogóle co do tego nie, nie można mieć cienia wątpliwości. Nad Diablo 4 myśli się właśnie w kontekście takiego Długoterminowego grania, że to jest coś, przy czym ludzie posiedzą i mam nadzieję, że będzie tam więcej rozbudowy niż tylko kolejne sezony. Sezony są fajne, można tam wpakować przepustkę sezonową, pewnie ludzie za to chętnie zapłacą. Mam nadzieję oczywiście, że finansowo nie będzie to tak rozbudowane jak Diablo Immortal. No, obiecujące, nie? Ale to, to dzisiaj Blizzardowi nie ufamy trochę i to jest jak najbardziej zrozumiałe. Ale te gameplay wyglądają lepiej niż się spodziewałem, więc, więc czekam bardzo mocno. Z drugiej strony, kiedy był pokazany gameplay pierwszy? dwa lata temu trzy Zobacz, że oni bardzo bardzo dużo pracują nad tym mhm. był okay. blisko to było przed pandemią jeszcze jak był pokazany pierwszy gameplay i ta gra wiesz jakby ona już działała nie mhm. ludzie mogli był henson ludzie Rysiu nawet był wtedy na bliskonie i, i grał w tą grę mogłeś się podejść i grać w Diablo 4 to już jest tak. jakby mhm. jesteśmy po trzech latach niecałych od, od tego no i mamy dopiero datę, powiedzmy, że oni w ciągu 12 miesięcy to wypuszczą. Wydaje mi się, że to jest wystarczający czas od momentu, kiedy gra działa, do momentu, kiedy ją wypuszczasz, te 4 lata. No, Więc no, ja no, mam rac raczej, raczej mam pozytywne opinie, w szczególności, że, no, przypominam, że Diablo 4 jest dość polską grą. Parę osób na wysokich stanowiskach e, przy tej grze pracuje. Pozdrawiamy. I, no i chodzą raczej informacje z, z, z jakby ośrod znajomych, którzy gdzieś tam coś rozmawiali, że jest dobrze, no. No to bardzo mnie to cieszy. Przyznam też, że, że to jest tak, prace nad tą grą trochę się przeciągają. Mam nadzieję, że jesteśmy na ostatniej prostej, że ale, faktycznie to, to Ale zobacz, to... to one się przeciągają, hmm. ale nie było przesuwania premiery, nie. Jest ogłoszone, oni dają co regularnie informacje o tej grze, co się mhm. dzieje, no na każdym blisko nie masz, nie? Co, co rok. Okay, e, okay. Jakieś newsy. I to nie, jest, to nie jest taka sytuacja, że nie wiadomo, w którą stronę to, to idzie. Raczej, no nie wiem, no, tak, ta, taka rzecz, że ogłaszają po kolei, pokazują jakieś informacje, pokazują gameplay, dają grać ludziom w ten game, w tę te, grę. I, mhm. I jesteśmy na momencie, w momencie, kiedy oni ogłaszają premierę, ale jeszcze nawet nie ostateczną. Wydaje no myślę, że to jest dobra droga. No. Okay, okay, Dużo okay. lepsze ja, niż ja, bo... trzy razy przesunięcie premiery. No. Zgadzam się, jestem pozytywnie. Z... Podobało mi się to, co widziałem, jestem pozytywnie nastawiony na przyszłość i mam nadzieję, że sobie w to programy pogramy. Martwi mnie oczywiście obecność Diablo Immortal na rynku równoległa, bo te gry do pewnego stopnia mogą ze sobą konkurować, zważywszy, że Diablo Immortal jest na PC. -cie. Oczywiście, tak, masz rację, jest przemorzeniem yeah. oka. To, co mnie martwi w tym kontekście, to to, że, że, że niezależnie od tego, czy Blizzard będzie już pod Microsoftem bardzo mocno, ale ktoś może tam w kierownictwie uznać, że może lepiej inwestować w Diablo Immortal zamiast Diablo 4, bo Diablo Immortal będzie zarabiało wielkie pieniądze na pewno, jest, to jest gra, która jest bardzo dobrze oceniana na, okay. na platformach mobilnych. Już o tym rozmawialiśmy, ja inne powtórzę, ekipy, tak? co, że uważam, że to jest in, inni, inna publika, że to są inne grupy, że to, okej, okay, są gry, które jedno możesz grać na konsolach, drugą jest mobilką i to trochę jest, albo nawet ci sami gracze będą grać w innych sytuacjach. Ja hmm? od, mnie Diablo Immortal szybko odrzuciło, nie mam zamiaru wracać do tej gry i i, i jakiś tak, nie czuję się dobrze. Ja bardzo mocno czuję, że to jest mobilka. I mhm. ten. Ten ja powiem, gameplay stają. jest taki średni dla mnie. No, jeszcze to nie, ten, ten brak sensownego rozwoju postaci na początku to przecież tam w ogóle nic nie. Nic nie no, wybierasz sobie, tylko to leci. To, to prawda, to, to prawda. Ja, bo ja też sobie pogrywam codziennie w Diablo Immortal, i teraz już jestem na, w takim, na takim etapie, że codziennie wchodzę na pół godziny, więcej mi się nie chce. Czyli tam zrobię jakiegoś, jak, jak, jakąś szczelinę, jakiegoś questa, odbiorę te podstawowe nagrody, które się dostaje zawsze z automatu, jak się człowiek zaloguje albo zabije A, pierwszego przeciwnika. Grasz tylko A po potem... to, żeby ten itemki zbierać. Tak, no i potem, potem mi się nie chce. Nie? Potem, potem mi się nie chce, ale jeszcze, jeszcze nie porzuciłem myśli, żeby, żeby, żeby się w to zaangażować jakoś tam mocniej. Oczywiście nie finansowo, bo finansowo już uważam, że wypełniłem swoją. Z, 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 jakby zapłaciłem dwie stówy za tą grę, więc więcej nie, nie uważam, żeby to miało ale sens. Ale wiesz co, mnie ciekawi, bo teraz jesteśmy oczywiście w tym premierowym buście, jak ta mhm. gra będzie wyglądała za cztery miesiące, za pół roku. No, zobaczymy. Oczywiście, że zobaczymy. No, Bo wiesz, może okazać się, że ona świetnie na azjatyckich rynkach na przykład będzie gdzieś tam. No, wiesz. pewnie tak. Pewnie tak. Jak powiedziałem, ona na, na mobilkach jest oceniana bardzo, bardzo dobrze i, i najwyraźniej się wyróżnia. Nikomu tam nie przeszkadzają te, te finansowe aspekty rozgrywki. Tam wszystkie możliwe sztuczki do wyciągania kasy z ludzi zostały zaimplementowane i, i ludzie są zadowoleni. To jest w ogóle taka grupa odbiorcza, która rozumie relacje między wydanym pieniądzem, a osiągnięciami w grze. To jest coś, do czego my, pecetowi gracze, żeśmy nie przywykli i to widać na Metacriticu, jeżeli chodzi, o oceny, jeżeli chodzi o oceny Diablo Immortal. Natomiast odbiorcy gier mobilnych lubią wręcz taki system, kiedy ich majątność ma bezpośredni wpływ na to, jak wyglądają ich osiągnięcia w grze. Przeoglądałem sobie taki materiał, w którym była taka prezentacja, w jaki sposób wyciągać kasę od ludzi w grach mobilnych i jest taki, jest taki model, że osoba, która dużo Płaci i zawsze musi wygrywać. To znaczy, granie może być za bardzo oparte na skilu, że musi być na wydawaniu pieniędzy. Jeżeli wydasz pieniądze, to zarabiasz. To, to znaczy, to jesteś lepszy, mocniejszy, i silniejszy od wszystkich. I, I to tak działa, i tam wszyscy to akceptują. I to jest, to jest dla mnie niezrozumiałe, ale to już jest publikacja. Która... Jeśli masz hajs, to możesz więcej. No. Tak, tak. To są bardzo realistyczne gry. To Są bardzo realistyczne <laughs> gry pod tym względem. Nie, nie, nie hmm. ma tam równowagi, nie ma sprawiedliwości. Nie. Okej, okay, czy o Diablo 4, ja czekam, no, to jest jakby, no, tak, tak, tak. co ciekawe co była no. pokazana taka grafika, jakiej gry pojawią się w Game Passie i przy Diablo 4 nie było informacji, że pojawi się w Game Passie, więc na razie nie, no ale też nie było, z tego co pamiętam, nie było jeszcze tego oficjalnego yy, yy, klepnięcia, Merczu. akceptacji tak. i przejęcia. Tak, 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 zgadza się, zgadza się. Okej. Okay. Potem były gry, które mnie średnio interesują. Nie wiem, czy tam coś było takiego, co ty, o czym chciałbyś powiedzieć. Nie, 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 nie. Persona, zestaw Person wchodzi do wchodzi na Xboxa, i to mhm. jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich fanów japończyzny. No mhm. i myślę, że to, 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 co mówił Phil Spencer na początku, że Microsoft idzie mocno w tak, chce, jakby się przypodobać. Rynkowi japońskiemu. No i dobrze, bo tam no, jest lipa z Xboxem, więc to jest bardzo dobry ruch, kultowe gry. Eee, no, ja w tą piątkę to bym sobie pograł, powiem szczerze, ale jakoś tak. Ale, się nie ale mi się nie chce je zainstalować. <gry> ja ją mam na. Wiem, tam no, no. już wszyscy polecali to, wszyscy zboczeńcy mi już polecali, ale ja się jeszcze opieram. No zobaczymy, zobaczymy. Może jak ten, może jak, tam, może jak się będzie to ogłoszenie, jak będzie premiera na Xboxie, to może to będzie jakiś taki dla Motywacja mnie dobry, do tego, dobry moment na tak, na zagranie. No i dochodzimy do chyba najważniejszego ogłoszenia i najważniejszego mm. pokazu, czyli Starfield. Mm -hmm. Od razu ten y, pokaz dał nam informację, że nie będzie na PlayStation 5 tej gry. No tak, tak. No. Wiedzieliśmy o tym od dawna, tak, ale tak. tak y, jest to pierwszy gameplay. Od razu widać, że jest to prawdziwy gameplay, bo ma Max 30 klatek i dropisz. Przecież 10 większości jakichś akcji, tak. <gry> tak, ta, no ale y, powiem szczerze, y, ja y, kupił mnie ten pokaz. Totalnie. Tak, tak, tak. Ta, ta. I to jestem jest, jest... y, rozochocony, że tak powiem. No nie wierzę ci, za chwilę się dowiemy, że jest zupełnie inaczej. Prawda, I już teraz się do końca tym. życia podejrzliwy wobec siebie. No widać, że tam optymalizacja kuleje bardzo, bardzo mocno. Jeżeli to jest najlepsze, co mogli pokazać, a na pewno wybrali najlepsze możliwe fragmenty, najlepiej zoptymalizowane, to nie wróży dobrze, jeżeli chodzi o resztę rzeczy, no ale mamy przynajmniej rok do premiery, więc jeszcze mają czas, żeby to naprawić i też mam duże wątpliwości, czy ta gra przy premierze będzie idealna, raczej nie sądzę, ale kto wie, może Microsoft trochę przyciśnie Howarda, żeby, żeby ta Bethesda wypuściła to w jakimś takim stanie Zjadliwym. Mam nadzieję, że lepszym niż cyberpunk przy premierze na konsolach. Więc myślę, że warto czekać. Gra jest bardzo rozbudowana, te światy wyglądają ciekawie. To, to czy, czy ta, ta pierwsza lokacja jest ładna, czy nieładna, to nie jest to nie jest kwestia w ogóle no, wiesz, pod co, dyskusję, bo, jest, bo świat może być brzydki. Nie? Jest jakaś mhm. jest spójna. Potem mamy mhm. taki kolaż, który też pokazuje, że to nie jest ten stary Creation engine. Pokazuje, jak daleko rysuje ten silnik, kiedy na końcu statek startuje z różnych planet. Jest taki, taki, taki montaż tak, jest tak, tego. Tak, tak, tak. i wygląda to świetnie. Widać, że są bardzo zróżnicowane planety, widać, że jest duże, duże zróżnicowanie flory i fauny. Nie wierzę w te tysiąc planet, może tysiąc tak, tak. planet, ale różnorodność jak w pięćdziesięciu planetach. To jest, no, 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 no. to jest, Tak to wygląda. Ja zastanawiam się, bo tam mamy dość ciekawą rzecz, czyli mamy eksplorację planet, tam była pokazana walka z piratami kosmicznymi, mhm. mamy budowanie baz i kastomizację statku, mamy miasta, w których wchodzimy do miast i tam sobie storytelling się dzieje, powiedzmy bierzemy misję i mamy latanie i strzelanie no jak w, tymi statkami jak w Star Citizenie. I ten tak, Starfield, tak. Y, twórcy zapewniają, że to jest rasowy RPG, mm, muszę przyznać, że rozbudza to moją... Yy... Yy... Yy, yy. co Wydziwie? rozbudza fan fantazję moją? Nie wiem, to ja rozbudza się twoje co fantazje. Rozbudza moją nadzieje, ochotę. Co której... <laughs> <laughs> no, ja, 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 ja jestem pozytywnie nastawiony, bo, bo, bo ja lubię te gry od Bethesda, nawet w tej najgorszej możliwej odsłonie, czyli Fallout'a 76. Nie sądzę, żeby zrobili to gorzej niż Fallout'a 76. Zakładam, że te tysiąc planet to też jest oczywiście mocna przesada, ale pewnie to wynika też z tego, że są jakieś plany na rozwój tego, tego uniwersum. Na pewno młoderzy będą mieli co tam robić w przyszłości no, i że to że to, że to ma taki taki wyraźny nawiązania do, do, do tego Star Citizena, że oferuje po, podobne rzeczy, pewnie nie tak rozbudowane, więc tam jest duże, duże pole do popisu i to może być świetnie rozwinięte. Tak naprawdę dzisiaj to ja liczę przede wszystkim na to, żeby ta gra była w miarę ukończona na premierę. Nieważne, kiedy ta premiera będzie, żeby ona mhm. nie była za bardzo zbagowana i tak dalej, bo, bo od, od gier Bethesdy to, to trudno wymagać jakiejś rozbudowanej fabuły, chociaż są sugestie, że tym razem może być lepiej. Te scenki są bogatsze w dynamiczne animacje, coś tam się dzieje, Wiesz, jakoś to, to, jakoś to ja... Ja mam, ciekawie. ja mam szczerą nadzieję, że te funkcjonalności one będą w jakiś sposób związane z, z fabułą. I to by było mm. dla mnie super, że wiesz, jakby dostajemy tam misję na jakiejś planecie, ale mm -hmm. no tam. Przy, przylatujemy, okazuje się że czegoś nie możemy tam nie możemy wywiercić w skały czy coś no to musimy zrobić osadę zebrać wiesz a, a, a. i tak, to tak, wszystko tak, zrobić tak. żeby to było żeby to Taka nie wirtualna było na rzeczywistość trochę tak żeby sandboxowa żeby, żeby ten, ten sandbox był wykorzystywany fabularnie i to będzie super czy tam czy tam czy Starfield będzie multi albo co-op? bo... Na razie tego nie zapowiedzieli i wydaje mi się, że po, po, po premierze Fallout 76 to doszli do wniosku, że lepiej nawet jeżeli mają takie plany, to, to lepiej o tym nie mówić, bo ludzie od razu będą mieli takie wrażenie, o nie, kolejny Fallout 76 nie ma, nie, ma, nie ma co na to zwracać uwagi, więc oni to będą sprzedawali niewątpliwie jako taki rozbudowany RPG single player i pod tym względem pewnie, pewnie będzie miał coś do zaoferowania. Tam jest też takie, takie poczucie mas efektowe, bo, bo tam masz ten statek, możesz sobie, sobie zatrudnić załogę. Zostanę się, na ile ta załoga, załoga będzie interesująca, zważywszy na to, że można sobie różnych członków załogi dokoptować, więc oni pewnie nie będą tak rozbudowani. Pod tym względem w, w ogóle jest tak, że muzyka, nawet wygląd postaci jest trochę podobny do The Outer Worlds. Outer Worlds zaoferowało taką trochę masę efektową. mi się wydaje, uh, że, że dużo lepiej to wygląda. Że jednak. Duż... Znaczy e, od, wiesz, od, okay, od, okay, no. mamy nowy, znaczy niby nowy silnik. Wiadomo, że on tam jest na bo o, jak no ja, ja, jak, ciągle, no. przy każdym ogłoszeniu, tak, ale to jest creation dwójka. Tak, tak, tak. No, rozbudowany. Że, tak, przyszedł? że każdy mówi no nie masz takiej grafiki w poprzednich grach Bethesdy. no, no jednak, nie, 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 ja nie próbuję zasugerować. Znaczy, ja tak, w, ogóle, tak w ogóle mówię o tym, że, że ta gra mhm. okej, okay, tam by jest taka scena, gdzie nad miasto y, s, kamera zlatuje i tam widać drzewa, te drzewa wyglądają średnio, no ale mhm. jakby wygląda to Nieźle. Te twarze wyglądają nie najgorzej. Jakby mm -hmm. ja się spodziewałem, muszę przyznać, że będzie dużo gorzej. Że ta gra będzie brzydka. Jak każda gra Bethesdy. Jak tak, Fallout tak. 76, który jest, jest, który naprawdę on, on, no, średnio wygląda. No włożyli w trochę, trochę wysiłków, to tutaj, może ich dotknęły krytyka. A tutaj krytyk, jest krytyka ciekawa. Do 70, tego tak kastomizacja statku. Aha. No robi bardzo no, tak. Robi, robi, to wrażenie. No to takie widać, że to jest, rzeczywiście, Todd Howard, znany z tego, że zawsze mówi prawdę, wyszedł i powiedział, że to jest ich naj, największa granie i, i wszystko na to wskazuje, że być może nawet to jest prawda. To, to wiesz, to może być naj, najlepsza gra i najgorsza zarazem, wiesz, największa gra, ale najgorsza zarazem. <grym> tak, może yy... być, absolutnie. No, więc, więc robią tam, tak muszę przyznać, że oczywiście, że to wzbudza mój entuzjazm, tyle opcji, te, te wszystkie rozbudowy. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt ogromne, bo to, bo to też z drugiej strony może mieć taki efekt No Man's Sky, gdzie było wszystkiego ale, bardzo dużo ostatecznie. Ale wiesz, w tym No Man's Sky ja myślę, że to jednak będzie trochę jak Skyrim. I czuję, okay, że oni, jakby, być, że tak. ten sukces tej gry wpłynął na nich bardzo mocno. I wiedzą, OK, mieli potem Fallouta 76, czyli flop. Aha. I, 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 i masz his, masz ogromny świat, w którym gracz może robić wszystko. Mhm. I on może wybrać historię, która trwa powiedzmy tam 50 godzin. A potem po mhm. co chcesz. Ja się w ogóle zastanawiam bo to tyle lat minęło od, od tego Skyrima i, i Bethesda, ten Fallout 76 to był robiony przez jakąś ekipę poboczną, to była jakaś taka posklejana rzecz i trudno się dziwić, to był ja, ja w ogóle nie wiem skąd się, dlaczego w ten projekt było tak mało sił zaangażowanych, dlaczego on tak wyszedł fatalnie. Wydaje mi się, że to było, że oni, że najbardziej Bethesda za, zaszkodził sukces Fallout Shelter, że oni na takiej banalnej grze mobilnej zarobili taką gigantyczną kasę, że potem uznali, dobra, idziemy z tym Falloutem 76 w online i nawet nie trzeba się za bardzo starać. I nie wiem, co, co, co to główne studio robiło, czym się zajmowało kolejnymi wersjami Skyrima, czy co. Wiesz, ten, 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 to jest naprawdę kupę lat y mm -hmm. i, 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 i niczego nam nie dostarczyli. Nie ma żadnej gwarancji, że ten Starfield będzie jakiś, jakiś wybitny. Wiele wskazuje na to, że włożyli w to mnóstwo wysiłku i ma to potencjał, żeby być to wybitną grą. Ma to potencjał, żeby być to kolejnym Skyrimem. Mam nadzieję, że będzie miało, ale muszę przyznać, że oni trochę chyba się obijali przez ostatnie lata. Jako wydawca spełniają się nieźle, bo dużo fajnych gier wypuścił od innych studiów, ale sami to tam nie, nie, nie robili zbyt wiele. Taki trochę zaczynał, za, zaczynało się to w pewnym momencie przeradzać w taki case trochę valve. Że, że Valve robił sobie fajne gry, robił fajnego Half-Life'a, a potem nagle cisza, 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 cisza przez wiele lat, więc ten Starfield trochę, trochę zbawienie. Ja nie wiem, jak oni planują przyszłe projekty. Może już im się nie chce, może już to do Howardowi się nie chce robić tych kolejnych gier, że to tyle lat trwało. Ale czało. Wiesz co z drugiej strony, jeżeli masz taki projekt, jest to jakaś nowa rzecz i no to potrzebujesz czasu, nie? Po nie, prostu okay, okay. Przecież, jest no, tam trochę dziecięcej ekscytacji w tych opowieściach o, tej, o tym Starfieldzie. No. Yy, no, wiesz co, pokazali gameplay, pokazali te mechaniki. Mm -hmm. Jakby oceniać całą BTSD przez Fallouta 76, yy, wydaje mi się. Nie, nie, no nie, 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 ja nie ja też... jakby wiesz. I, oceniamy ja nie może chcę, nie przez, tutaj... przez Skyrim'a. Nie, nie chcę tutaj do tej twojej beczki miodu kropli dziękciu wrzucić, to też, też nie o to mi chodzi. Yy, no opowiadam... Bo, mhm. no, ja nie wiem, jakby kiedy Skyrim wyszedł, kiedy przestali pracować nad Skyrimem, nie? No, pewnie Ile jeszcze pracują, lat bo temu? jeszcze 10 są różne lat temu, platformy. Nie? Aha, yy, No to A. powiedzmy, że plus wsparcie, no to to jest... No i teraz robią tą grę i to jest 9 lat? Eee yy że co, że 9 lat ją 9 robią, 9 lat robią, 8 lat robią. Jeszcze niby tam jest projekt, część studia robi y, nowego Elder Scrollsa. Ja nie to wiem, czy Elder to Scrollsa wiesz. To tak. Nie wiem jak to wygląda od środka. Nie mam zielonego, y, nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że y, wiadomo, że to nie wygląda na grę, która była robiona 9 lat. Aha. Bo nie wiem jak wyglądają gry, które są robione bardzo długo, Duke Nukem, Forever, ale nie wiem, no, patrzę na to z perspektywy człowieka, który zobaczył ciekawy gameplay, ciekawy okay. setting, to jest science fiction, teraz jest przez Star Citizena coraz modniejsze i może, co będzie bardzo zabawne, Zobacz, ile robią Star Citizena. Może to są po prostu takie gry, w których potrzebujesz bardzo dużo czasu, żeby to wszystko mm -hmm. zrobić, nie? Zgadzam się absolutnie, że, że, że to, to na pewno będzie rozbudowana gra. Już, już pomijając, to jest, wiesz, ja mam, ja mam swoje, swoje problemy odnośnie, odnośnie Bethesda. One są związane właśnie z tym długim czasem produkcji, że to, że to, i miałem wrażenie, że takim odłożeniem w ogóle projektowania nowych gier na rzecz robienia, poprawiania starych i tam rozbudowy tych, tych zabaw z online'em. Ale palicho, to jest, to jest, to jest, nieważne. Ja oczywiście jestem pełen nadziei. Mam nadzieję, że to będzie udany projekt rozbudowywany przez wiele lat. Mam nadzieję, że to się sprawdzi jako single player są fajne mechaniki związane z rozbudową postaci, bo też sobie mm -hmm. pauzowałem trochę te filmy, poprzeglądałem, jakie tam są perki, jak, jak, ta, jak tą postać się buduje, tam jest spore pole do popisu. To może być naprawdę, naprawdę <coughs> niezła produkcja, tylko tak jak mówię, bardzo bym chciał, żeby oni dowieźli na dzień premiery w miarę niezabugowany produkt, a potem niech pracują nawet przez lata nad tym, niech to rozbudowują, niech to dają modelu, narzędzia. W Beteździe średnio się udaje, ale coś tam zawsze dważą mnie. Jakby, no, no tak, 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 tak. coś, coś no tam. Nic. Poważę, pa, no nic. Patrzę, kiedy zaczęto pracę nad Star Citizenem, 2012 rok. No, no nie, nie, to ja, ja się nie czym. To na pewno są duże, duże projekty, i to, co dzisiaj pokazali, udowadnia, że to jest duży projekt, że ambicje mają spore. Mm -hmm. I mam nadzieję, że uda im się spełnić te, te ambicje i że to, to będzie coś, co na, na długo pozostanie w, naszych, w naszej pamięci, jako, jako no. w jakaś tam super produkcja BTSD. Ja powiem szczerze, że to jest obecnie y, najbardziej oczekiwana przeze mnie gra. Oczywiście, jaka będzie to sobie, y, to sobie z, zweryfikujemy. Jak mm. wyjdzie, ja ja też, no. też najbardziej na to czekam. Ja może zabrzmiałem jako przesadny pesymista, nie wiem czemu, bo też być może dlatego, że się, się no, siedziałem na live i wszyscy o, wygląda jak Kupa 10 klatek. Ja może, może znaczy, Powiem tak... ci szczerze, że no, ten, ten w ogóle jakby tych od technicznej strony, bo ja oglądałem na ilość, sprawdzałem sobie różne streamy, bo tam mm -hmm. też sprawdzałem, jakie są oglądalności i yy, źle, źle niektóre gry bardzo źle wyglądały. Na na, na no, Twitchu, no, no. a niektóre inne, a potem przerzucałem się na YouTube'a, i ten YouTube nie lepiej YouTube, wyglądał, nie a potem zaraz źle wyglądał. Dopiero jak obejrzałem sobie na YouTube te 4K. Mhm. No oczywiście widać, że to dropi, że to ma Max 30 klatek, ale mhm. OK. Jesteśmy powiedzmy 10 miesięcy, 8 miesięcy przed premierą, no to mhm. ma prawo to tak y, wyglądać. Y, y, dla mnie to wygląda graficznie bardzo dobrze. Jest, jest ok, jest okej. Okay. Do tego, Jeżeli, wiesz, strzelanie no. tam. Mają typów od duma, nie? Wiedzą, jak zrobić strzelanie. Wiadomo, Ech. że tam to będzie bardzo dobrze zrobione. Okej, okay, no tego nie byłbym tego, wiesz, chciałbym w to akurat wierzyć. No w Fallout'cie to strzelanie jest fatalne. Jak ja do, do no dzisiaj ale tego, ja tego ja nie tam, Ja tam dobrze, widzę no. ten feeling z duma, no. No dobra, to, dobra. Nie, no to, to nie... trzeba po, poczuć. Ja bym nie liczył aż na taki feeling, no mam nadzieję, że wykorzystają trochę tych ludzi, których tam mają pod sobą, że tam coś im podpowiedzą. W Rage'u Rage udało im się ten model strzelania całkiem nieźle zrobić, chociaż cała gra była nie do końca być może dobra. No miejmy nadzieję, no, no Fallout, w ogóle, Boże Fallout, te gry tezdy no, i Skyrim i Obsidian, tam, tam w ogóle ten model strzelania czy tam z łuku, to nigdy nie był jakiś wybitny, to było takie zawsze koślawe. I może przy złuku co Przecież tam się tam to jakby... Do wszystkiego można się przyzwyczaić, ale to nie, nie, nie było takiego feelingu. Ja miałem wrażenie, jakbym strzelał z palca. Ale okej, okay, znowu brzmi jak przesadny pesymista. To nie jest tak. Ja jestem pozytywnie nastawiony. Liczę na tą grę jak cholera. Jak mnie ktoś pyta, na co ja teraz czekam, to tylko i wyłącznie na Starfielda. Wszystkie pozostałe rzeczy to jest taki przystanek przed Starfieldem, więc bardzo, bardzo bym chciał. Bo może też nie chcę się do przesady hypować, może nie chcę tutaj siebie po raz kolejny sprzedawać jako kogoś, kto jest super nahypowany i nie zwraca uwagi na błędy. Nie wiem, może, może w kontraście do ciebie dzisiaj wygląda tak pesymistycznie. Wiesz co, Czekam na tą grę i liczę na tą grę. Ja uwielbiałem Skyrima i bawiłem się setki godzin w, w nim bardzo dobrze. No Teraz to nie powrócę. No. Więc jakby, czemu miałbym się nie hypować kolejną grą ich twórców? Tylko dlatego, że wymyślili sobie projekt poboczny, który był praktycznie dla zabawy zrobiony jako dużą grę i nie udźwigli tego, bo to była jakaś, de jakaś decyzja finansowa. Nie wiem, wydaje mi się, że tutaj widać, że to jest są, to, to, jest, to jest ta betezda, która przekracza jakieś kolejne granice w gamingu i pokazuje nam coś takiego świeżego. No. Okej, okay, oby tak było. Mam aby taką tak było. nadzieję. Jest, no wiadomo, jak wyjdzie klocek. No to. to trudno. <laughs> <laughs> Mam kiedy, kiedyś, kiedyś dostałem ty chyba. Z, właśnie nie wiem, Czaj, ile siedem? Osiem lat temu dostałem jakiś kodzik na. Star Citizen'a i dalej mam dostęp do tej gry i mogę sobie ją odpalić i w razie czego pograć. No. No pewnie, że tak. Trudno. pewnie, że tak. Czekamy na pewno na, 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 na Starfielda i, i jeszcze tam kończąc opowieść o tej, o, tej, o tej konferencji zdecydowanie czekam na coś od Obsidian Entertainment, coś większego. Albo niech pokażą trochę tego Vault albo, albo The Outer Worlds 2, ja bo to, ci, to są bardzo że rzeczy. chwalili się rocznicą e, Fallouta, ale nic nie nic nie pokazali, no. No trochę ludzie nową na jakąś... grę jednak albo... ja też liczę. Na, na remake, a ludzie, liczyli. tam. No, no, zobaczymy Vegas. co ten Microsoft ja u, u, też ukręci z tego, że, że mają prawa i do Fallouta i do i mają obsydianów, no. no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. No, ale to, to są kończymy na dzisiaj, myślę. Tak, tak, kończymy, kończymy i pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie. Tak, proszę Państwa, proszę nam napisać, czy jesteście zadowoleni z tego pokazu. Nie było bullshitu, to jest chyba najważniejsze. Nie było jakiegoś takiego gadania o niczym, albo nie wiadomo, co były, praktycznie same zwiastuny, trochę chwilka gadania, 30 sekund i następny. Mhm. Co wam się podobało? Jakie gry, no, jakie gry was zahajpowały, albo dlaczego wam się nie podobało? I, i, i... Ja oczywiście te komentarze zawsze przeglądam po, w, w dzień publikacji podcastu na streamie koło godziny 11-12. Zapraszam. Jak najbardziej. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Papa. Pa. hej. hej.